Jak widzicie, tory tramwajowe na przystanku Reduta Wolska się już znajdują i są zabetonowane. I to tutaj, na poziomie -1, tramwaje będą jechać dalej w kierunku Wolskiej i Kasprzaka, nowymi trasami. Jak ta cała inwestycja wygląda i postępuje? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj Kierunek Kasprzaka. Pierwszy normalny film w lutym 2024. Tak, mamy już dokładnie dzisiaj 16 lutego i dopiero de facto rozpoczynam nowy miesiąc. Miało to chwilę miejsca zatrzymania, ja chorowałem, nie było drona, jest nowy dron i pierwszy film z nowego drona. Ale dobra, dzisiaj nie o dronie, a dzisiaj o tramwaju na Kasprzaka, bo tu trochę się dzieje. Między innymi przystanek Szpital Wolski. I o ile na tym samym odcinku teraz lecąc bezpośrednio do linii kolejowej, która się znajduje kawałek dalej, dużo się nie dzieje, to jakieś mniejsze prace są tutaj cały czas realizowane. Jednym z głównych i najważniejszych, który właśnie w tym miejscu możemy zobaczyć, to to, że tak, przystanki tramwajowe cały czas są jak były. Sieć trakcyjna jest rozwieszona już mniej więcej wszędzie, tu się dużo nie zmienia, wiaty są zabezpieczone i trwają mniejsze prace, jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe. Natomiast tutaj z boku cały czas nie ma jeszcze ostatniej warstwy, jeżeli chodzi i tą ulicę, i również jeszcze oczywiście drogi rowerowe. Tutaj nie mają wjazdy, ale one jeszcze nie są całkowicie gotowe. Tak samo dojście do przystanku autobusowo-tramwajowego nie jest jeszcze całkowicie gotowe. No i to jest jeszcze w tym miejscu realizowane. I tu dokładnie też widać właśnie tę część, czy asfalt jest ostatni na części samochodowej, natomiast na części rowerowej cały czas tutaj nie ma tej ostatniej warstwy asfaltu i dokładnie to widać na tych załącznych obrazkach, po prostu taki uskok w dół. Tam dobra nowina, tu dalej właśnie w tym miejscu, na tym narożniku w końcu droga rowerowa jest już całkowicie zrealizowana, przynajmniej w teorii, ale jeszcze oczywiście bez ostatniej warstwy asfaltu. To będzie się działo już faktycznie w przyszłym miesiącu, już żeby było faktycznie cieplej. Chociaż de facto teraz już jest całkiem ciepło. No i tu też widać, że jeszcze malowanie drogi rowerowej musi się zmienić i przejście dla pieszych, bo faktycznie zmieniło trochę swoją lokalizację. Głównie dlatego, że drogi rowerowe teraz się trochę poszerzyły na wszystkich miejscach w Warszawie, no bo po prostu jest dużo większy ruch, no i rowerzyści też się trochę zrobili więksi. Tak jakby na przystanek tramwajowy Szpital Wolski i co ja mogę powiedzieć, lecimy dalej, bo oczywiście inwestycja bardziej teraz się dzieje, jeżeli chodzi o realizację i inwestycje. Na kolejnym odcinku, a właściwie na kolejnym przystanku, gdy faktycznie trochę się więcej dzieje. Tutaj oczywiście tramwaje ładnym, nowym, zielonym torowiskiem będą jechać, sunąć w miejscu, gdzie kiedyś już tramwaje jeździły, ale oczywiście nie na zielonym torowisku. No i datujemy do przystanku kolejnego tramwajowego, czyli PKP Wola-Wolska. Kasprzaka. No i w tym miejscu tramwaje będą miały przystanek bardzo dobrze zrealizowany, jeżeli chodzi o połączenie z koleją, bo pod wiaduktami kolejowymi i tylko łącznie będzie jedno przejście dla pieszych do samego przystanku kolejowego. W tym miejscu z kolei widzimy, że już droga rowerowa ma pierwszą warstwę asfaltu i mniej więcej zarys. Wiata przystankowa się znajduje tutaj, no i same ogólnie rondo Wolnego Tybetu jest już w końcu rondem, jeżeli chodzi również o pieszych. Już nie ma przejścia starego przez sam środek ronda, teraz już faktycznie piesi przechodzą wszystkimi przejściami docelowymi, w miejscach, gdzie docelowe przejścia powinny być. Drogi rowerowe mniej więcej są już zarysowane wszędzie, gdzie powinny być, ale nie są jeszcze z ostatnimi warstwami asfaltu. Tam jak widzicie jeszcze jakieś inne są prace realizowane. Tutaj ten przejście przez tory tramwajowe też jest już gotowe, jak widzicie na załączonym obrazku. Następnie tu zupełnie nowy fragment drogi rowerowej, której wcześniej w tym miejscu nie było i tam jest tego mało miejsca, no ale jest faktycznie tutaj to zrealizowane. No i następnie dalej możemy zobaczyć tutaj właśnie na dole kolejną część rowerową, zupełnie inną lokalizację, jeżeli chodzi o część pieszą i część przejścia, tutaj jeszcze jest realizowana, no i następnie tutaj kolejny fragment, który jest dosyć mocno poklejony i dojście do przystanków tramwajowych. To tym przejściem dla pieszych po lewej stronie będzie się dochodzić do przystanku kolejowego. Właśnie PKP Wola, więc tutaj przesiadki pomiędzy koleją a tramwajami będą dużo wygodniejsze niż na kolejnym przystanku tramwajowym, przy tym przystanku kolejowym, czyli oczywiście na PKP Wola-Wolska. Tam przystanki tramwajowe są zlokalizowane po drugiej stronie samego węzła przystankowego, więc dojście jest dużo dłuższe. Tak jak widzicie, trochę się tutaj pozmieniało, też ogólnie przejście po prawej stronie dla pieszych i rowerzystów zostało już oddane do użytku, przynajmniej w teorii. W praktyce dla rowerzystów cały czas jeszcze nie jest oddane do użytku i tam nie ma przejazdu. Piesi chodzą, ale w teorii są cały czas znaki, że zakaz przejścia. To oczywiście mam na myśli te chodniki po prawej stronie od ujęcia teraz, czyli teraz po lewej stronie, czyli dokładnie po południowej stronie samej ulicy Kasprzaka. A co się dzieje na przystankach tramwajowych? No tutaj de facto dużo się już nie dzieje. Elementy zielone są zrealizowane na tyle, ile mogły być zrealizowane teraz jeszcze przed rozpoczęciem okresu letniego. Przystanki tramwajowe są wyposażone w wiaty, one są oczywiście zabezpieczone przed mazaniem, one są i przed zniszczeniem. Cipy są, jak widzicie, jeden w jednym kierunku, drugi w drugim kierunku, standardowych rozmiarów są już zainstalowane faktycznie w tym miejscu. No i dalej ładna trasa tramwajowa. Tu też co ważne, sieć trakcyjna została wyciągnięta, jest już faktycznie prawie na całym odcinku trasy tramwajowej i stąd ciągnie się dalej już prawie de facto nad przystanki tramwajowe Reduta Wolska. Zresztą to za chwilę zobaczycie. To oczywiście nowa sygnalizacja świetna też do tramwaju w tym miejscu i na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych czy też samochodowych, ale ona oczywiście jeszcze cały czas nie działa, no bo jest zasłonięta, zakryta, bo tramwaje tutaj oczywiście nie funkcjonują. A na samym środku ląda też, co ważne, skończyły się już de facto wszystkie ważniejsze prace, tam jeszcze jakieś mniejsze prace brukarskie są, no i sam toj, a właściwie M-toliet się jeszcze tam znajduje. Więc tak to widzicie właśnie na Załączblasku i zerknijmy sobie teraz jeszcze na wiadukty kolejowe, pod którym się właśnie teraz znajduje dron. Kolejny jest właśnie system informacji pasażerskiej, czyli wyświetlacz z odjazdami tramwajów, no i dalej widzimy przystanek w drugim kierunku. A tak to wygląda z góry, z lotu ptaka. Aha, całkiem szybko jeżdżą te pojazdy, prawda? Lecimy dalej. A dalej zaraz dolecimy do przystanku Ordona, choć on trochę zmieniał w ostatnim czasie nazwę, w sensie inaczej, autobus już mówią jakąś nowszą nazwę, ja cały czas oczywiście go nazywam Ordona, no bo tak był cały czas nazywany przeze mnie, więc po prostu nie będę tego zmieniać w tym momencie. Natomiast to jest teraz Ordona w USA, jak ktoś by był ciekawy, taka jest teraz pełna nazwa tego przystanku tramwajowego i autobusowego. Tu się on właśnie w tym miejscu znajduje i tak, co możemy zobaczyć, to to, że zielone torowisko jest już mniej więcej gotowe, w tym miejscu, gdzie jeszcze wcześniej nie było niedawno w ogóle torów. Tutaj część pieszo-rowerowa jest gotowa, nawet są barierki, żeby faktycznie piesi nie wchodzili w drogę rowerową. Przejazdy rowerowe mniej więcej są już wszędzie, gdzie powinny być, zarysowane chociaż. Nie ma jeszcze oczywiście nigdzie ostatniej warstwy asfaltu, jeżeli chodzi o drogi rowerowe, natomiast jeżeli chodzi o samą część rowerową, nie wszędzie w ogóle jest asfalt i jest dostateczna nawierzchnia. Więc to jest jeszcze jeden z tych aspektów. Samochody już jeżdżą na Kasprzaka i to oczywiście jest dobra nowina, jeżeli chodzi o ten fragment. Natomiast tutaj kolejna część to jeszcze jest w teorii nie oddana do użytku i nie gotowa i tam zaraz wam powiem, jakie są trochę niebezpieczne sytuacje, jeżeli chodzi o dalszą część Kasprzaka, bo tam faktycznie, o ile teraz co prawda już faktycznie można przejechać, to nie wszystko jest idealnie w tym miejscu zrealizowane. To kiedy pojedzie tramwaj kierunek Kasprzaka? Zgodnie z umową inwestycja musi się zakończyć do marca 2024, więc de facto został miesiąc. I czy im się to wszystko uda oddać do użytku? O, zobaczymy. Grafiki są napięte i mam nadzieję, że faktycznie tak się uda. Natomiast jeżeli chcecie oglądać cały czas, jak postępuje tramwaj kierunek Kasprzaka i inne warszawskie inwestycje, czy to tramwajowe, czy inne, to wszystko możecie znaleźć na kanale Awizonosz. Jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji tych wszystkich filmów, zostańcie patronami Awizonosza. Tymczasem lecimy z resztą filmu. Ja osobiście powiem, że raczej nie wierzę w ten termin, w sensie jeżeli chodzi o zakończenie wszystkich prac. Tramwaje może pojadą, ale wszystkie prace raczej się nie zakończą jeszcze w marcu. Ale dobra, lecimy dalej do tego feralnego skrzyżowania w tym miejscu. O, dobra, nie jest aż tak źle. Jak byłem tutaj pierwszy raz, kilka dni wcześniej, sygnalizacja świetna w tym miejscu nie działała i przejście przez 3 pasy dla pieszych było naprawdę, bym powiedział, czymś niebezpiecznym, co najmniej. W sensie trudno było tutaj przejść. Jak latałem dronem FPV w tych ujęciach, które mogliście zobaczyć kilka dni temu, to faktycznie było to trochę bardziej niebezpieczne, no i faktycznie nie brakowało tej sygnalizacji świetnej. Teraz już ona działa, jak widzieliście, samochody i autobusy miały faktycznie czerwone światło, więc już to wszystko funkcjonuje, jak powinno wyglądać. Natomiast tutaj na dole, jak widzicie, przystanki, znaczy część tramwajowa ma już wszystkie rozjazdy prawie całkowicie zabetonowane. Więc to jest dobra nowina. Sieć trakcyjna również jest już rozciągnięta na całym tym odcinku, który właśnie widzimy w tym miejscu, co też jest kolejną bardzo dobrą nowiną i tam dalej znajduje się przystanek Cmentarz Prawosławny, który teraz jest jednokierunkowy. Jednokierunkowy i to w drugim kierunku, tylko właśnie Z26 z niego korzysta, bo prawej strony przystanek jest, w kierunku centrum on funkcjonuje, w drugą stronę przystanek jeszcze nie został oddany do użytku, ale tamtędy też tylko właśnie Z26 aktualnie funkcjonuje, czyli linia za tramwajem, a po tramwajach zobaczymy, że cokolwiek tutaj się będzie zatrzymywać. Tymczasem przystanek Elekcyjna się zmienia całkowicie nie do poznania. W tym miejscu, jak możecie zobaczyć, już się pojawiają nowe podkłady, bo tutaj na podkładach będzie to wszystko zrealizowane, natomiast tam dalej jest część betonowa, gdzie faktycznie tramwaje będą już jeździć po tej części betonowej i się zatrzymywać na przystankach nowych tramwajowych, które zostały całkowicie przebudowane, basy zostały wyburzone, no i nowe w tym miejscu się pojawiają, a same skrzyżowanie dostaje przejazdy rowerowe z każdej strony i to też można zobaczyć właśnie w tym miejscu. Z kolei kolejna część tramwajowa tutaj jeszcze jest do wybetonowania, jeżeli chodzi o ostatnią warstwę betonu, a po prawej stronie widać już zarys i do nowych miejsc parkingowych i do nowej drogi rowerowej, która się tutaj oczywiście pojawia. Ona lawiruje tam pomiędzy różnymi drzewami i faktycznie widać, że tutaj się pojawia. Tutaj jest ten przystanek autobusowy, który się znajduje, kiedyś to był tramwajowy, teraz tramwajowego nie ma, jest tylko autobusowy i tu po prawej stronie jeszcze w zatoczce aktualnie stoją pojazdy budowe, więc siłą rzeczy autobus tu się żaden nie zatrzyma. Przejście dla pieszych, który już funkcjonuje jak coś i jest sygnalizacją świetną, która działa, raz nie działa, ale już chyba teraz będzie działać na stałe. Tymczasem Reduta Wolska to jest zupełnie nowy przystanek tramwajowy, bo wcześniej był na górze, a teraz się znajduje na dole, w wykopie na poziomie -1. I o tym przystanku można by mówić dużo, że jest nowoczesny, że jest pierwszy swojego typu w Warszawie, ale chyba bym powiedział o tym, że nie wygląda on zbyt pięknie. Coś inaczej, przydałoby się tutaj kilka dużych, ładnych murali, jak na przykład na Warszawie Zachodniej, bo ta wielka, szara ściana, no, po prostu nieładnie wygląda. Tak w dużym skrócie ona po prostu nieładnie wygląda. Więc to jest na minus. Tutaj z kolei po lewej stronie powstają już nowe przejazdy rowerowe, nowe przejście dla pieszych i sygnalizacja świetna. Natomiast tutaj możemy zobaczyć kolejny fragment torowiska tramwajowego, które kiedyś się znajdowało na górze. Po lewej stronie teraz się znajduje tutaj na prawo, jak widzicie właśnie na załączonym obrazku. I tak, tory tramwajowe już są całkowicie wybetonowane, sieć taksina jest już mniej więcej prawie całkowicie rozwieszona, jak widzicie w tym miejscu, więc to też już jest całkiem ładnie zrealizowane. Chociaż sieć taksina może jest jeszcze nie do końca tutaj rozwieszona na tych ujęciach, jak widzicie, bo same słupy od sieci taksiny nie mają jeszcze wszędzie wszystkich elementów, chociaż ona jest już mniej więcej w miejscu docelowym. No i tutaj właśnie pod tymi wiaduktami drogowymi przejeżdżają tramwaje, de facto pod 4 wiaduktami, a może nawet i więcej, jak są tramwaje. Tutaj jadą w kierunku ulicy Wolskiej, to jest jeszcze kolejne 2 wiadukty, bo tam jest i pieszo-rowerowy, i taki jeszcze dla samochodów. No dobra, same przystanki. Przystanki tramwajowe mają parę minusów. Po pierwsze, ta pochylnia, która jest tragicznie zrealizowana i na niej nie da się jakkolwiek wyminąć z innym pojazdem czy z innym wózkiem. Kolejny element, który jest kontrowersyjny, to jest winda, bo windy się zaczęły psuć i zobaczymy, jak długo będą działać. Natomiast tutaj po prawej stronie z kolei widzimy w miejscu z tego przebiegu torów tramwajowych drogi rowerowe i część dla pieszych. Sama część tutaj na dole, jak widzicie, ma już zamontowany system informacji pasażerskiej, czyli wyświetlacze, i one tutaj są od dłuższego czasu. Natomiast tutaj kolejny jest element, czyli przejście podziemne i te tragiczne schody, że trzeba najpierw wejść do góry, a później zejść na dół na przystanek tramwajowy. Natomiast sam przystanek tramwajowy nie ma jeszcze jakkolwiek peronów tramwajowych, czyli nie wsiądziemy tutaj do tramwaju, wsiądziemy ewentualnie z błota, natomiast tramwaj już może przyjechać, bo część betonowa jest już całkowicie gotowa z nowym torowiskiem tramwajowym, a sieć trakcyjna jest rozwieszana na załączonych obrazkach. Więc to jest dobra nowina. Sama winda i właściwie same szyby windowe też już jest mniej więcej na ukończeniu. Tam są mniejsze prace realizowane w środku. I tutaj z ciekawostek będzie też przejście dla pieszych przez tory tramwajowe. Po prawej stronie dokładnie widać zadecydowane, gdzie ono będzie, bo później się krawężniki podwyższają, bo w tym miejscu już będzie faktycznie przystanek tramwajowy. Z drugiej strony na tramwaje będzie można wejść za pomocą schodów i nowej kładki. Kładka stara została wyburzona, nowa zupełnie powstała całkowicie od podstaw, zrealizowana po nowemu, co możecie właśnie zobaczyć na załączonym obrazku, i tam też się znajdują właśnie schody, no i oczywiście kolejny wyświetlacz, no i tam się pojawia też już płyta peronowa samego przystanku tramwajowego. Na samą kładkę będzie można się dostać za pomocą pochylni, jak i również schodów, bo to też jest oczywiście dojście do przystanku autobusowego, kawałek dalej, na którym zresztą wysiadłem, żeby nagrywać ten tutaj film. Tymczasem dalej możemy zobaczyć, że torowisko tramwajowe jest już mniej więcej prawie całkowicie gotowe. Jak widzicie na załączonym obrazku, bardzo ciągnie się i mamy już tutaj to wszystko zrealizowane. O ile samej sieci trakcyjnej na tym ostatnim odcinku cały czas nie ma, to przejezdność tramwajowa w teorii w przebiegu Kasprzaka już de facto jest. I to jest, bym powiedział, całkiem dobra nowina. Te same tory tutaj, jak widzicie, zostały połączone, wypoziomowane i wyrównane, żeby tramwaje na spokojnie mogły tędy przejechać, więc nie ma tak, że szyny się nie złożyły, jak to w innych miejscach czasami ma miejsce, więc to zostało tutaj całkiem ładnie zrealizowane. No i dalej oczywiście tramwaje będą jechać starą trasą, gdzie aktualnie kończą bieg tramwaje zastępcze, które właśnie tutaj dojeżdżają. One tutaj po prostu zmieniają kierunek, przejeżdżają przez nakładkę. To oczywiście będzie zlikwidowane w jakiś weekend i tramwaje już niedługo może pojadą na całym odcinku. Kiedy to będzie już niedługo? No już powiedziałem w środku filmu, ale może Wam dokładnie doprecyzuję, jakie są aktualnie plany. Sama inwestycja musi się zakończyć po prostu w marcu, bo wtedy się kończy sam kontrakt. Z tego co pamiętam, to jest 25 marca, więc wtedy umowa powinna zostać zakończona w całości i do tego czasu, przed tym czasem tramwaje zapowiadają, że już tramwaje raczej pojadą na Kasprzaka i na Wolskiej. Natomiast sama inwestycja raczej wątpię, żeby została wtedy całkowicie ukończona, biorąc pod uwagę, że jeszcze sadzenie drzew po prostu będzie realizowane raczej później, więc zobaczymy, jak te wszystkie elementy będą szły krok po kroku do przodu, ale bym powiedział, że przejezdność w marcu raczej jest możliwa, biorąc pod uwagę, że faktycznie na budowie teraz widać cały czas dużo ludzi, czego nie można powiedzieć o wcześniejszym momencie, no i po prostu prace mocno przyspieszyły, żeby jednak spiąć to, zrealizować, no i też trzeba przyznać, że zima aktualnie raczej pomaga, bo może co prawda codziennie prawie padało teraz przez ostatnie dni, ale już nie jest aż tak źle. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z tramwaju na Kasprzaka pojawi się na początku marca. Zobaczymy, jak wtedy będzie zaawansowanie budowy. No i co ja mogę powiedzieć? To był pierwszy film nagrany nowym dronem nie FPV, bo to, co widzieliście ostatnio, to nie są nowe ujęcia, które będą na stałe się pojawiać. To są ujęcia znane FPV, które się pojawiają czasami przy okazji z Winnicy, z Wilanowa, czy jeszcze z Placu Centralnego, czy z Kasprzaka. One się ostatnio pojawiły i będą pojawiać jeszcze, natomiast to są dodatkowe filmy, przeloty i takie filmy jak w dzisiejszym odcinku cały czas się będą pojawiać tak samo często jak pozostałe filmy, tylko po prostu nie miałem przez jakiś czas drona, tamten stary dron jest aktualnie w serwisie i musiałem kupić nowego i nowego jeszcze oblatać i nauczyć się nim latać, żeby na spokojnie móc wyjść, że tak to powiem, na miasto, więc faktycznie jak widzicie na zobaczyłem obrazku, już całkiem dobrze go opanowałem, chociaż jeszcze nie jestem zadowolony z wszystkich ujęć, które w dzisiejszym filmie widzieliście. Z ciekawostek i różnic dla Was może być to, że teraz będę się starać, żeby wszystkie filmy się już pojawiały w 4K i w 60 klatkach, pomijając oczywiście mniejsza z tym czy podcasty, więc to jest na duży plus. No i sam dron posiada też trzykrotny zoom, nie cyfrowy, tylko optyczny, więc to też mocno poprawia jakość i też mogliście zobaczyć te ujęcia, czy to choćby to teraz ostatnie, że faktycznie wykorzystuje właśnie ten zoom, żeby trochę zapodać trochę inną perspektywę niż zazwyczaj w ujęciach, chociaż to nie jedyne nowości, które są w dronie, bardziej dla mnie jest dosyć dużo nowości, jak i automatyzacja i możliwość porównywania filmów i ujęć na sam koniec budowy będzie jeszcze prostsza. Choć to nie jest pierwszy film nagrany tym dronem, pierwszy film to jest tunel w Tedesinie, o którym niedługo faktycznie będzie film i się pojawi na kanale. Tymczasem za kilka dni się pojawi jeszcze przelot z tramwaju na Kasprzaka, a kolejny film, tak jak powiedziałem, z tej inwestycji pojawi się w kolejnym miesiącu. Tymczasem co się pojawi w najbliższych dniach? Nie mam żadnego pojęcia, pomijając mniejsza z tym. Podsumowanie drugiej jezdni ulicy Lazurowej, no i oczywiście samego tunelu w Tedesinie. Kolejne filmy będą się pojawiać w najbliższych 2 tygodniach, może dojedę do Olsztyna, może będę faktycznie w Łodzi, na pewno się pojawia raczej na zachodniej w przyszłym tygodniu i to wszystko będziemy spinać, aby te filmy pojawiały się tak samo często jak poprzednio i żeby nadrobić te zaległości ostatnich 15 dni z miesiąca, bo jednak te inwestycje cały czas czekają na nagranie i będę starać się, aby pojawiały się w najbliższych dniach. Może nawet trochę z większą częstotliwością, ale po prostu chcę, żeby wszystko, co było planowane na ten miesiąc, aby się pojawiło, aby faktycznie się pojawiło i raczej nie widzę dużych przeciwwskazań, pomijając to, że jeszcze muszę kupić jedną baterię drona, aby móc na spokojnie nagrać chociażby zapraszamy do metra, bo z innymi inwestycjami raczej jest na spokojnie. No, może pomijając Łódź i Olsztyn, ale to inna bajka. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!